Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem w połączeniu telefonicznym jest Maria Zięba, dyrektor Nowosądeckiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i pani Rzeczka. Tak, dziękujemy, że znalazła pani dla nas czas, pewnie gorący moment, bo trwa liczenie tych głosów, o tym też pewnie jeszcze za chwilkę porozmawiamy, ale zacznę może od tego, co można już powiedzieć z większą pewnością, jak przebiegały te wybory w okręgu 14, czyli na Sądecczyźnie, w regionie gorlickim, limanowskim i na Podhalu. Czy były jakieś incydenty w związku z przebiegiem wyborów? Tak, no przyznam się państwu szczerze, że nie przebiegamy one nazbyt tak spokojnie. Były incydenty, było później stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie czynności wykonywanych w lokalu obwodowych komisji wyborczych przez członków obwodowych komisji w stosunku do wyborców. Wyjaśnię, że to chodziło konkretnie o to, że większość obwodowych komisji wyborczych pytała wyborców, czy dać wszystki rodzaj kart do głosowania. To poskutkowało, że były oczywiście skargi, były mailowe, pisemne, osobiste tutaj do nas przychodzili wyborcy, dokonujący, no skarżąc się na obwodową komisję wyborczą, że on ma prawo pobrać sobie takie karty, jak on chce. On decyduje, że mu obwodowa komisja wyborcza ogranicza prawa do swobodnej decyzji, który rodzaj karty do głosowania. Temat, że tak powiem, zakończył się w momencie właśnie wydania tego stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej, które rozesłaliśmy do wszystkich obwodowych komisji wyborczych i po zapoznaniu obwodowe komisje zaniechały tego procederu, no, że tak powiem, procederu. Tej nieścisłości, która jest. Nie wiem, z czego to wynikało, trudno jest. To będzie przedmiotem ustalania w terminie późniejszym. Czy członkom komisji grozi kara za tego typu właśnie działania, bo to można traktować jako pewną agitację wyborczą, sugerowanie pewnego rozwiązania? Państwowa Komisja Wyborcza nie kwalifikuje tego jako agitacji. Ona określiła, że te prace są przez komisje, które były w tym zakresie czynione. Poleciła, żeby obwodowe komisje wyborcze, że jest to działanie niedopuszczalne w stosunku do wyborców czynione przez organ wyborczy, jakim jest obwodowa komisja wyborcza. Wiem też, że były sytuacje i to we wczesnych godzinach jeszcze wyborów, we wczesnej fazie, że tak się wyrażę. Tutaj chodzi między innymi o, przynajmniej moja wiedza jest o Krynicy Zdroju, że trzeba było w poszczególnych komisjach zgłaszać chęć dodatkowych kart wyborczych, bo dużo ludzi, pewnie turystów przebywających tutaj nie na stałe, na przykład w Krynicy Zdroju, dopisywało się do listy wyborców z zaświadczeniem na przykład, które pozwalało głosować w jakiejkolwiek komisji wyborczej i to zapotrzebowanie było duże. Zgadza się. Myśmy przez cały dzień, znaczy może zaczniemy od Krynicy. Krynica pierwsza zgłosiła zapotrzebowanie o uruchomienie rezerwy karty do głosowania będące w depozycie pana burmistrza. To była 8:20. Tam pierwsze karty poszły do pierwszego lokalu obwodowej komisji wyborczej. Przez cały dzień uruchamialiśmy rezerwę kart do 47 obwodowych komisji wyborczych. Krynica, Zakopane, Szczawnica, Ujście Gorlickie, Muszyna, Laskowa, Jodłownik, Lipienki. Można wymieniać tych gmin bardzo dużo. Nawet i miasto Nowy Sącz uruchamiało rezerwę. W Zakopanem powstała taka sytuacja, że brakło im już własnej rezerwy do uruchomienia rezerwy i Okręgowa Komisja Wyborcza musiała podjąć decyzję o uruchomieniu rezerwy będącej w dyspozycji burmistrza miasta w Nowym Targu na potrzeby właśnie tych obwodowych komisji wyborczych z terenu miasta Zakopanego, więc zainteresowanie było ogromne. Były różne imprezy organizowane w tych właśnie gminach, w miejscowościach.
No i to niestety skutkowało tym, że mieliśmy ogromny napływ osób z zaświadczeniem o prawie do głosowania. Czy w związku z tym, że właśnie tutaj prawdopodobnie ta frekwencja może być nawet rekordowa, faktycznie bardzo dużo ludzi poszło do wyborów, czy była sytuacja, bo takie sytuacje tutaj docierały z Polski, że były tak duże kolejki przy niektórych komisjach wyborczych, że ci ludzie jeszcze po 21, bo takie są możliwości, tak, te głosy oddawali. Czy tutaj w okręgu 14 były takie sytuacje, że ta praca komisji musiała się przedłużyć, żeby wszyscy zdążyli oddać głos, którzy czekali w kolejce? Nie było takiej potrzeby, żeby przedłużać czas pracy obwodowej komisji wyborczej, aby wyborcy zagłosowali. Fakt, w różnych delegaturach, w różnych okręgach, czasem nawet to i było, trwało w godzinach do północy, że wyborcy po prostu czekali, żeby oddać głos w lokalu obwodowej komisji wyborczej. Mhm. Jeśli chodzi o incydenty, tutaj od policji też mieliśmy informację, że w Nowym Sączu miało dojść do sytuacji takiej, że jeden z głosujących miał wynieść kartę do głosowania poza lokal wyborczy. Czy coś pani na ten temat wiadomo, czy ewentualnie czy to się potwierdziło? Jak sytuacja jest? Nie dotarła do mnie taka informacja, żeby ktoś chciał wynieść kartę do głosowania od żadnej obwodowej komisji wyborczej. Natomiast mieliśmy w Nowym Targu, owszem, był incydent związany z wyborcą, który pobrał 3 rodzaje karty do głosowania, poszedł w miejsce zapewniające tajność głosowania, po czym wychodząc z tej kabiny poprosił obwodową komisję wyborczą, aby mu wydała jeszcze raz ponownie dany konkretny rodzaj karty do głosowania. Komisja odmówiła, informując wyborcę, że przecież pan otrzymał 3 rodzaje kart, więc pan tę kartę ma, a komisja nie może drugi raz wydać wyborcy karty do głosowania. Więc pan wyjął z kieszeni taką kuleczkę z miętą karty do głosowania i na stole prezydialnym właśnie obwodowej komisji wyborczej zaczął ją prostować. Przewodnicząca obwodowej komisji wyborczej zauważyła, że nie dość, że podarta jest ta karta do głosowania, to są jakby elementy, ślady jej nadpalenia. To zostało zgłoszone na policję. Policja, ale oczywiście wyborca wrzucił te szczępy tej karty do głosowania do urny. Policja przyjechała, spisała protokół, podjęła czynności, no i niestety musieliśmy czekać, żeby te części karty do głosowania wyjąć z urny dopiero po zakończeniu prac obwodowej komisji wyborczej i aby one zostały przekazane policji. No, masowość wyborów powoduje, że różne historie związane właśnie i perypetie związane z tym głosowaniem. To teraz kwestia liczenia głosów. Wiadomo, że to może potrwać. Przed rozmową sprawdzałem na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, jeżeli chodzi o okręg 14, czyli tutaj nasz Sądecko-Gorlicko-Limanowski, Limanowsko-Podhalański i były informacje, że spłynęły tutaj głosy z 99 na 667 komisji obwodowych z tego okręgu, co stanowi około 15%. Czy to jest aktualne, czy już może więcej jest tych komisji? Nie, jest więcej już spłynęło protokołów. Wprowadzonych protokołów jest generalnie 729 protokołów. Przepraszam najmocniej. Ja tu mówiłem pod kątem parlamentarnych wyborów oczywiście, jeżeli chodzi o komisję. Parlamentarnych. Mamy, to jest liczba jest obwodów głosowania jest mniejsza. W sensie wyborów do Sejmu, tu akurat miałem dane 99 na 667, jeśli chodzi o wybory do Sejmu. Tak, na 667 wszystkie obwody protokoły są już w systemie, są wprowadzone, są już zatwierdzone, są w 90% te protokoły w systemie. Natomiast tu już w samej Okręgowej Komisji Wyborczej
No, mieliśmy przyjemność gościć pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej z poszczególnych gmin, już 21 takowych pełnomocników na 58 gmin, na resztę niestety nadal czekamy. Mhm. Czyli to jeszcze może potrwać, to jak pani przewiduje, te, przynajmniej jeżeli chodzi o ten nasz okręg tutaj 14 do wyborach do parlamentu. Czy to dzisiaj wszystko spłynie? Dzisiaj dowiemy się, jak tutaj w naszych stronach tak finalnie rozkładają się głosy, czy będzie trzeba na to dłużej poczekać? Protokoły zapewne do Okręgowej Komisji Wyborczej oryginały dotrą w dniu dzisiejszym. Zakładam, że do godziny 16 na 17 powinniśmy mieć wszystkie protokoły z 58 gmin. I czyli z 667 obwodowych komisji wyborczych. Natomiast już finalnie na same wyniki i już personalne wskazanie osób, niestety państwo będziecie musieli słuchacze poczekać troszeczkę dłużej. A jeżeli chodzi o kwestię referendum, bo to też nie można o tym zapominać, że tutaj Sejm, Senat, ale i referendum, które miało miejsce przy okazji wczorajszych wyborów. Tak, dokładnie. Dokładnie. Tutaj też trzeba będzie poczekać na wyniki tego referendum? Sejm i referendum będzie częściowo Sejm, znaczy przepraszam najmocniej, cząstka ta, która jest w zakresie Okręgowej Komisji Wyborczej będzie uchwalona, ale to jest ta część naszego okręgu, tak? Nie w skali kraju, tylko część naszego okręgu. Ona będzie poznana i przypuszczam, że no gdzieś do godziny 18 zapewne ten protokół Okręgowa Komisja Wyborcza wytworzy. Senat również do tej godziny, ponieważ tutaj nie czekamy na progi, nie czekamy na, które komitety oczywiście przekroczyły te 5 czy 8 w skali kraju procent i nie czekamy również później na kolejną treść protokołu tego najważniejszego właściwie personalnie w zakresie podziału mandatów w stosunku do tych komitetów wyborczych, które uzyskało prawo do podziału między nimi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pewnie trudny czas nie przez pana noc i jeszcze sporo pracy przed państwem. Maria Zięba, dyrektor Nowosądeckiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, była naszym gościem w połączeniu telefonicznym. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.